What's the parsha, Sławek? Kochani, w tym roku dwie ostatnie pasze księgi Szmot, Vayechel i Pkudei, czytamy osobno. W tym tygodniu przypadła nam parsza Vayechel. Vayechel Moshe et kol Adai bnei Israel. I zgromadził Mojżesz cały lud synów Izraela i przekazał im po raz kolejny pouczenie na temat szabatu, o którym Księga Wyjścia czterokrotnie wspomina w różnych miejscach. Następnie Mojżesz przekazuje boskie instrukcje dotyczące wykonania przybytku pańskiego. Ludzie chętnie ofiarowują potrzebne do budowy materiały, takie jak złoto, srebro, miedź, czerwoną, błękitną i purpurową wełnę, sierść kozią, len, skóry zwierzęce, drewno, oliwę z oliwek, zioła i drogocenne kamienie. Materiałów udało się zebrać na tyle dużo, że Mojżesz musiał powstrzymać dalsze datki. Zespół utalentowanych rzemieślników i artystów na czele z Becalelem znosi przybytek i robi wszystkie sprzęty wymienione we wcześniejszych parszach. Wróćmy jednak do przykazania o szabacie. Jak mówi Mojżesz, przez 6 dni wykonywać będziecie pracę, a w dniu 7 będziecie mieli święty szabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dniu szabatu. Nie jest przypadkiem, że przykazania o budowie przybytku Mojżesz poprzedza właśnie przykazaniem o szabacie. Dzięki temu możemy rozstrzygnąć istotną wątpliwość prawną, jaką jest brak zdefiniowania przez Torę, czym jest melacha, czyli praca w szabat. Jakby ta kwestia była zupełnie oczywista, tak jednak nie jest. Jak wspomniałem, po powtórzeniu przykazania o szabacie, Mojżesz udzielił przykazań o budowie przybytku. Z tego nasi męscy wywnioskowali, że 39 rodzajów pracy wymienionych przy budowie mieszkanu jest tożsamych z czynnościami, których Tora zakazuje wykonywać w dniu 7. Z czasem lista ta została zinterpretowana w sposób znacznie rozszerzony. Każda z tych czynności stała się nazwą kategorii obejmujących podobne, również zakazane czynności. Nazywamy to Avot Betoldot, gdzie Avot, czyli ojcowie, to 39 wspomnianych wcześniej melachot, a Toldot, czyli potomkowie, to zakazy z nich wyinterpretowane. Jednak nie są to już czynności wykonywane przy budowie mieszkania, ale są to działania prowadzące do tego samego lub podobnego skutku. W szabat nie wolno wykonywać prac należących do obu tych kategorii. Wszystkie je łączy jedna wspólna cecha. Polegają na działaniach twórczych, kreujących rzecz nową, przetwarzających coś. I tak z zakazu obcinania zbędnych kawałków mamy następujące zakazy, jak rozmarowywanie kremów na skórze, używanie mydła w kostce, zdrapywanie błota z butów, czy używanie papieru ściernego. Jest jednak jedna czynność zakazana w szabat, którą Tora wymienia wprost. Jest to jedna z 39 melachot. Jest to zakaz rozpalania ognia. Rabini z czasem rozszerzyli rozumienie tej mitwy, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że w szabat obradowałby sąd, który zarządził karę śmierci przez spalenie. Mówimy w tej chwili oczywiście o czasach Sanhedrynu. Wyroki wydane przez sąd musiały być wykonane jak najprędzej, co oznaczałoby rozpalenie ognia w szabat, co oznacza oczywiście pogwałcenie praw tego święta. Tak więc rabini zakazali wykonywania w szabat wszelkich egzekucji. Szabat szalom.